Z nami jest już Tomasz Patora, dziennikarz programu Uwaga. Dzień dobry. Witamy Cię, Tomku. Dzień dobry. Jak trafiliście do Krzysztofa Juniora? Pod koniec zeszłego roku dostaliśmy kilka maili od słuchaczy, od uczestników studia integracji, gdzie to jest takie artystyczne stowarzyszenie, gdzie niepełnosprawni rehabilitują się przez sztukę i gdzie również uczęszcza syn Krzysztofa Krawczyka. I oni po prostu nas zaalarmowali, że już, no, że czas coś zrobić. To było chwilę po tym, kiedy w domu Krzysztof Krawczyk Junior został pobity. No i ta czara goryczy się przelała. Oni powiedzieli, zróbcie coś, bo za chwilę stanie się tragedia. Że ten chłopak jest sam sobie pozostawiony po prostu. Tak, od kilkunastu lat. Powiedz, rozumiem, że gdy kręciliście ten reportaż, no to próbowaliście się kontaktować albo z Krzysztofem Krawczykiem, albo z jego małżonką. Jakie były efekty tego kontaktu? Krzysztof Krawczyk nie odbierał telefonu. Podobnie zresztą jak nie odbierał telefonu od syna. Dodzwoniliśmy się do Ewy Krawczyk, ale ona powiedziała, że rozmowa z jej mężem jest niemożliwa, że po prostu nie da nam go do telefonu. Co sama powiedziała o tej sytuacji? Najpierw powiedziała, że nie ma go. To było proste tłumaczenie. Na początku rozmowy powiedziała, że nie ma go, bo jest gdzieś na zewnątrz, ale dwie minuty później mówiła, kiedy zapytałem wprost, dlaczego nie może i kiedy możemy się ewentualnie umówić, żeby przekazała słuchawkę mężowi, powiedziała, że właśnie macha jej, że nie chce z nami rozmawiać o swoim. Nigdy nie mieliście okazji porozmawiać z nim na temat syna. Tak. A nawet ona sama też nie chciała rozmawiać, bo twierdząc, że to jest wyłącznie jej prywatna sprawa. Emisja materiału była w środę i w czwartek w Uwadze. I od tego momentu coś się wydarzyło? Od tego momentu wydarzyło się tyle, że wiemy już, jak wygląda w drugim dniu emisji. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda testament Krzysztofa Krawczyka seniora. No i okazuje się, że Krzysztof Krawczyk junior, syn, nie dostanie nic. Wszystko jest zapisane dla żony. Dosłownie wszystko, pieniądze, prawa autorskie. Ale to też jest tak, że nikt temu chłopakowi wcześniej, temu mężczyźnie nie pomógł. X lat temu, prawda? To też jest, to są zaniedbania przez wiele, wiele lat. Czy on kiedykolwiek prosił o pomoc? Nie. Wcześniej? Nie, jego choroba, ta padaczka pourazowa powoduje, że on tak naprawdę jest, w istocie jest dość nieśmiały i nie bardzo wie, jak sobie radzić w życiu. I tak naprawdę sugeruje się opinią przyjaciół, znajomych, ale bardzo ciężko sobie radzi w takich sytuacjach. Nie sądzę, by był w stanie pojechać do redakcji jakiejś, powiedzieć o tym, że pomóżcie mi. Nie. A jestem ciekawy, kiedy był taki moment przełomowy, że ten kontakt się urwał, bo nieszczęśliwy wypadek był lata temu. Wtedy oni jeszcze normalnie mieli kontakt, wtedy się przeprowadzali, tak? Ale kiedy to się skończyło? Po wypadku. Tak naprawdę wtedy już, przynajmniej no, tak mówi Krzysztof Igor, że wtedy zamieszkał z dziadkami. A dlaczego? Dlatego, że no po prostu tak rodzice chcieli. On miał wtedy 14 lat. No nie jemu było decydować. Najpierw mieszkał z dziadkami w Warszawie, potem mieszkał w Łodzi. Ale tak naprawdę wtedy zepsuł się ten kontakt. A czy uważasz, że on wymagał takiej opieki i wymaga, że on powinien mieć kogoś cały czas przy sobie, jakiegoś opiekuna? Wydaje mi się, że jeżeli nie przy codziennych czynnościach, to tak. Takiego opiekuna, kogoś w rodzaju kuratora, który radziłby mu w ważnych dla niego życiowych sprawach. To z całą pewnością. Chciałbym wrócić do testamentu, bo mówisz, że drugiego dnia tego reportażu poznaliśmy testament Krzysztofa Krawczyka. Testament, który został niedawno zmieniony. Tak. Został zmieniony we wrześniu ubiegłego roku i wtedy właśnie powstał ten zapis, że wszystko dla żony. A wiemy, co było w poprzednim testamencie? Wiemy tylko stąd, że mówili o tym sam Krzysztof Krawczyk senior i jego żona. I według tych medialnych doniesień, które oczywiście traktuję z dużą rezerwą, jak wszystko z perspektywy dzisiejszej oczywiście, według tych doniesień tam połowa majątku spadku miała trafić do syna. Generalnie to, co najbardziej szokujące w tej historii, to zderzenie tak naprawdę takiej słodkiej bajki, no, którą słyszeliśmy przez lata o tym, jak to piosenkarz wydobył się... lat nawet, tak. Prawda? Wydobył się z życiowych kolein i w duchu pobożności i rodzinnej miłości u boku rodziny dalej tworzy, komponuje kolejne przeboje. No tyle tylko, że ta historia nie uwzględniała dramatu syna po prostu i nie wytrzymała konfrontacji z rzeczywistością. Szkoda, że tak późno. A myślisz, że co się zaraz z nim będzie działo? Bo on ma teraz, tak, pomoc prawną, wsparcie niektórych osób, tak? Jest tak, że po emisji tego reportażu ktoś chce mu pomóc?
Urząd Miasta Łodzi jeszcze przed emisją tego reportażu, kilka miesięcy temu, a konkretnie Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych po zweryfikowaniu faktów wynajął Krzysztofowi Igorowi Krawczykowi pełnomocnika, prawnika, który ma zadbać o jego interesy. I w tej chwili ta pani prawnik będzie starała się po prostu o to, żeby w ramach, żeby albo podważyć ten testament, albo walczyć o tak zwany zachowek, czyli to, co przysługuje każdemu w wypadku, jeżeli nie został wstępnemu, jeżeli nie zostanie uwzględniony w testamencie. Tomku, z tego co wiemy, też żona Krzysztofa Krawczyka próbowała skontaktować się i kontaktowała się razem z synem Krzysztofa Krawczyka ostatnimi czasy. Kilka dni przed emisją reportażu, kiedy już wiedziała, że taki materiał zostanie wypuszczony. I na czym polegał ten kontakt? To była tak naprawdę ultimatum. To było, ona przyszła do niego do domu, to jest kilkanaście minut rozmowy. Dysponuję zapisem tej rozmowy i to jest straszna rozmowa. Tak naprawdę tam są wszystkie techniki manipulacji, jak głębiej spojrzeć. Jest płacz, jest kij, jeżeli pójdziesz, będziesz się ze mną szlajać po sądach, to nic nie dostaniesz, ani centa. Jest też marchewka, która gdzieś wisi w perspektywie. Jeżeli zrezygnujesz z prawników, jeżeli nie będziesz tego robił, to ja ci dam coś. Wynajmę ci mieszkanie, może jeszcze ci coś dam. Nie padają tutaj, nie pada więcej konkretów. I to może nie byłoby jakieś bardzo oburzające, te techniki negocjacyjne, można powiedzieć, no ale to jest człowiek niepełnosprawny, upośledzony w stopniu znacznym. I to już jest mało zabawne, szczerze mówiąc. Jest taką puentą tej rozmowy jest takie zdanie, które ona wypowiada, które wypowiada wdowa po Krzysztofie Krawczyku. Albo będziesz się pier z panią mecenas, ze swoją pełnomocniczką, albo się ze mną dogadasz. Tak, dokładnie tak.